Gdy miałem 11 lat, mój tata zabrał na wakacje mnie i moje siostry do dużego, pięknego domu pośrodku niczego. Mimo to dom był trochę straszny, a sąsiedzi zachowywali się czasem bardzo dziwnie. Gdy zapadł zmrok, wyjrzałem przez okno. Ujrzałem wtedy starszą kobietę, która była cała we krwi. Stała za oknem i wpatrywała się we mnie, wydając z siebie dziwne dźwięki. Pomyślałem, że to mój tata lub siostry próbują mnie wystraszyć i sobie ze mnie żartują. Następnego dnia, gdy kładłem się spać, zobaczyłem tą samą kobietę, tyle że tym razem stała w moim pokoju. Krzyknąłem, a wtedy ona mnie chwyciła. Na szczęście udało mi się uwolnić i natychmiast pobiegłem do łazienki. Ani mój tata, ani siostry nie słyszeli mojego krzyku. Myślałem, że umrę, ale przypomniałem sobie, że mam przy sobie swój telefon. Zasięg był bardzo słaby, jednak udało mi się zadzwonić na policję, która przyjechała dość szybko. Złapali kobietę i zakuli ją w kajdanki. Okazało się, że kobieta porywała dzieci, a od jakiegoś czasu mieszkała w naszej szopie. Nikt z nas nie zdawał sobie z tego sprawy.